I już za chwilę moja super gra będzie gotowa. Nie, nie teraz. Zacznij działać, głupi tablet. Roger, co słychać? Już skończyłeś? Moja kolej. Tablet mi padł, a Sue zabrała ładowarkę. No weź, już zapomniałeś? Zrobiliśmy własny Roblox. To prawda, dzięki Sami. Pograjmy w niego, chodźmy. Tak, super. Cześć kochani, dziś wystąpię jako ekspert od świata gry Roblox. Mamy tu kolekcję minigier, obejrzyjmy je wszystkie. Najpierw postać. Skonstruujemy swój awatar. Może wybiorę sukienkę. Co ty na to, Sami? Do tego peruka. Ale czegoś brakuje. Pewnie chodzi o koronę. Znalazłam ją. Zrobiłeś bardzo ładną księżniczkę. Mówiłem, że jestem genialny. O tak? To zmieńmy ten awatar. Pokaż, co jeszcze potrafisz. Spokojnie. Zróbmy z niego groźnego Bruce'a. To już wszystko? Ależ skąd? Co jeszcze mamy? Co za sprytny szlamik. To nie takie proste. A to co? O, na fetę! To może być moja wata? Jeśli tylko zechcesz. Zobacz, kto tu jest. Steruję oczami potwora. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nie potrzebujesz. Poszukajmy razem literek. O, na fetę. Znaleźli nas. Potwór już nie patrzy. Szukajmy dalej. Razem! A, B, C, D, E. Wow, mamy 6 literek, świetnie! Ha, przed nami kolejna gra. Zamienimy składniki w papierowe jedzenie. Już jestem głodny. Ale nie mamy kuchni. Czekaj. A, psik! Jak chcesz gotować? Włożyłem marchewki do wyciskarki. Zrobił się z nich mus. Wypróbujmy pozostałe. Nigdy nie widziałam takiego jedzenia. Czy jest smaczne? Spytajmy eksperta. Proszę, spróbuj. Chodź tu, koleżko. Bruce potrzebuje pomocy. Chodź, pokażę ci, co ja lubię jeść. Sami robi za przewodnika kulinarnego. Roger, oto twój pan. Będzie ci kibicować. Patrzcie, co zrobi taki gość jak ja. Musimy zgromadzić wszystkie żarówki i wtedy poszukamy klucza. Tutaj jest. Przyda się w następnym etapie. Następna gra. Otwieram. Bingo. Przeprowadzimy operację. A, uciekajmy stąd. Nie wolno na to patrzeć. Co tam jest? Mózg w klatce. Jakie to dziwne. Jesteś lekarzem bez rękawic. To dopiero dziwne. No już, Sami, to tylko gra. O, ten mózg płacze. Powinniśmy usunąć to, co go smuci. Co my tu mamy? A, okropność. Roger, oto czego mu potrzeba. Serce, czysty umysł i apteczka. Weź to wszystko. Po zakończonej operacji pacjentowi przyda się dawka humoru. O, już wiem. Proszę bardzo. Wygląda na weselszego. Odłóżmy mózg na miejsce. Patrz, potwór też się uśmiecha. Czemu Bruce tu jest? Wyjąłem go z lodówki. Ten awatar to ofiara. Mniam, 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 mniam. Okropny, rozbolał mnie brzuch. Roblox nie jest tak wesoły. Wow, całkiem nieźle sobie radzę. Lubicie gry planszowe? To łapka w górę. O, Bruce, musi iść do wyjścia. Mam swoją specjalną kostkę. Rzucam.
Klaus uciekł potworowi w tej grze? Trochę się martwię. Oczywiście, że tak. Drzwi nie wypuszczą potwora. Wróćmy do etapu tworzenia. Robienie książki z grą zaczniemy od narysowania potworów. Wytniemy je i gotowe! Mam parę rzeczy na dokładkę. Potrzebujesz ich, tak? Tak, podstawa już gotowa. Teraz je przykleję. Będę nimi sterować jak w grze. Zaczynam! Teraz stworzę interaktywne strony. Dajcie mi jeszcze chwilę. Świetnie! Jestem awatar. Mieszkam w Robloxie. Gdzie mój dom? Czemu nie jest gotowy? Widzę cię sam. Ups! A teraz, Sami, twoja kolej. Dmuchnij w tą tubę i zobacz, co się stanie. Serio? Dobrze, spróbuję. O, świetna robota. To całkiem nowa sztuczka. Prawie zapomniałem. Właściwie to mój awatar. Trzeba to zaznaczyć. Oto następna gra. Najpierw narysujemy planszę. Skoro to twój Roblox, to zrobię też grę dla siebie. Zobaczysz. O, pokażesz mi? O, nie! Nie skończyłem! Cierpliwości! Pokażę ci, co mam. Super, prawda? Wow, fajny potwór. Wiem, gdzie go schować. Pokażę później. Skończyłeś rysować? To pokoloruj ze mną. To łatwizna. Kolorowanie to moja specjalność. Już, patrz, jak ładnie wyszło. Nie miałem wątpliwości. Szybka sztuczka i okienka gotowe. Przyklejmy planszę do bazy i jedziemy dalej. Prawie zapomniałem. Ukryjemy w środku skarby. Pozamykaj okienka! Juhu! Jestem super szlam sam! Sami, brakuje tylko przeciwnika na planszę do gry. Teraz oczy potwora się ruszają. Mogą nas obserwować. A awatar się ukryje w pudełku. Czy będzie tam bezpieczny? Sprawdziłeś? Nie zastanawiaj się. Zabierzmy się za następną grę. Widziałeś gdzieś potrzebne elementy? Zrobię jej od nowa! Przecież są świetne. To idealna komora do wyciskarki. Pomalujemy w środku na pomarańczowo i gotowe. To zrobię ich więcej. Świetnie, zrób je. Przyda mi się pomoc. Dokończę tę wyciskarkę. I już. Teraz papierowe jedzenie. Okej. Okay. Raz. No proszę. Dwa. Źle. W Robloxie było łatwiej i szybciej. Sami, świetna robota. Patrz, jak dobrze pasuje. Postawmy pod spodem miski na jedzenie. Ukryjemy w środku elementy gry. Ale kochani. Roger, chcę czegoś spróbować. Raz, dwa, trzy. Popatrz! Co umieścimy w środku? Proszę, domaluję znaki zapytania. Zapomniałeś? Musisz ukryć pod nim składniki. Oczywiście. Sami ma świetną pamięć. Dość tego, jestem głodny. Chodźmy coś przekąsić. Bardzo chętnie, kochani, nie odchodźcie. Zaraz wrócimy. Przed nami gra o nazwie Złap żarówkę. Przygotowałem elementy, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Zobaczmy, co tu mamy. Potwory, żarówki, haczyki i klucz. Wystarczy nieco ulepszyć haczyki. Zróbmy uchwyty z gumowych rurek. Roger buduje, a ja przeprowadzę badania. Opowiedz nam o nich. Wybierz żarówkę we właściwym rozmiarze, żeby włączyć światło. Tak, rozumiem. Mogę przyczepić panel?
Jeszcze nie skończyłam. Lepiej nam pokaż, jak to zrobić w czasie gry. Przyczepię panel, żeby nie odpadł. A teraz powkładamy żarówki. Voila, to działa. Retkotlety, żarówki naprawdę świecą. Oczywiście, naukowcu Samie. Jak mogłeś w to wątpić? No to pora na następne doświadczenie. Spójrzmy coś ciekawego. Trudno być naukowcem. Co my tu mamy? O, super, bez szczęści do gry w operację. Ale gdzie pacjent? O nie, pomyłka, też tu jest. Przykleję potworowi buźkę. Proszę. Nie ma mózgu? To nie będzie zbyt mądry. Czemu to mówisz? Oto mózg. Właśnie go robię. Hop. To będzie w środku. Możemy się nim pobawić. Wsadzimy mózg do klatki, żeby nie uciekł. Roger, Roger, daj mi mózg! Jesteś zbyt miłym zombie. Ukryję przed tobą mózg. Ustawmy resztę przedmiotów na planszy. Roger, ratuj! Otwór mnie goni! Przestań, bestio! Nie atakuj sama! Mam dla ciebie coś jeszcze. Mam tu biedny awatar. Chodź tu. Ostatni detal i gotowe. Co u ciebie słychać, Sami? Utrapienie z tymi potworami. Zmęczyłem się. To odpocznij, a ja poprzyklejam części. Została jeszcze jedna gra. Moja ulubiona. Zgadniecie jaka? Postaram się. Gra planszowa z kostką, prawda? Bingo! Zawsze marzyłem, żeby taką stworzyć. Podoba mi się! Pomogę ci! Oto sprytny szlam! Dzięki, Sami! Proszę! Przykleję tor tutaj! Nie chciałbym, żeby się zgubił! Pomożesz mi zbudować drzwi? Postaram się! Nie wiem, które wybrać! Te będą pasować! Sklejmy je! O tak! I wstawmy we framugę! Będziemy mieć podnoszone drzwi. Umieszczę je na mecie. Roger, wypróbujmy już grę. Zagramy jako pierwsi. Juhu! Sami, czekaj w kolejce. Bez pośpiechu. Jeszcze parę detali. Teraz można zagrać. To na to czekamy. Proszę, zrobiłam specjalną kostkę. Wreszcie. W porządku, zaczynamy. Do dzieła. No weź! Dobrze, teraz idziesz tutaj. Już niedaleko do końca. Hej, Roger! Znalazłem zapasową ładowarkę! O tak! Pokonamy potwora! Naładujesz swój tablet, czy nie? Czekaj, prawie wygrałem! No dobrze, Roger się wciągnął. Jeśli podobał wam się nasz projekt, to łapka!